super świetne miasto, Genua. W każdej alejce ktoś jeździ i szuka. Arnold, ostatnią szansę ci daję. Cześć, witam się z wami wieczorem, jest w tej chwili po 21:00. Miałem być dużo wcześniej na miejscu, miałem być w Sanremo. Okazało się, że tą kwaterę, ten apartament, który wynająłem, wiecie, w Sanremo, był na tak stromym zboczu, że nie mogłem samochodem podjechać. Taki był dojazd do mieszkania. No i plan miał być taki, że miałem dojechać do mieszkania, miałem coś zjeść. Rano wstać i polecieć rano w stronę Austrii do Graz. Natomiast życie się kolejny raz ułożyło inaczej niż planowałem. Musiałem zrezygnować z tamtego mieszkania i pojechałem około 2 godzin dalej do Genui. I powiem wam, że dopiero teraz gdzieś znalazłem miejsce do zaparkowania, bo jak widzicie, wszystkie są takie podobne uliczki. Powiem wam tak, super świetne miasto Genua. Mega skomplikowane, kilka poziomów miasta, włącznie z kilkupiętrowymi parkingami podziemnymi, kupę krętych uliczek. Powiem wam, że ledwo tutaj znalazłem parking podziemny, niby nieduża odległość, a nie mogłem trafić tutaj do tej włoskiej restauracji, takiej pizzerni, która się nazywa Pizzernia. Zresztą polecam wam, podobno bardzo dobra, zaraz będę testował tutaj smaki włoskiej pizzy i lasagni. No i powiem wam, że było tak pokomplikowane tutaj dojście. W linii prostej niby niedaleko, ale różne były schodki, tunele, przejścia, schody. Gdzieś jakieś trzeba było się przyciskać wąskimi uliczkami, ta nawigacja się gubiła. No i powiem wam, że pełen cyrk. Ale jakoś dotarłem, jestem na miejscu. Gdzieś tam parę fotek po drodze zrobiłem, żeby wiedzieć, jak tam z powrotem trafić na parking. No i co? I tutaj jem jedzenie i lecę do domu, który wynająłem po drodze. Tam bliżej portu w Genui. Pokażę wam, jak to wygląda za dnia. No ale reasumując, powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczony. Po prostu jak wjechałem do tego miasta i zobaczyłem, powiem wam, że jak się zjeżdża tutaj z tej autostrady, która leci od Francji, od Monako, i zjeżdża się w dół tutaj do Genui, to rozwala system, mnie rozwaliło kompletnie. Jak zobaczyłem, jak to miasto wygląda, ten port i te budynki, ta mnogość różnych rozwiązań dojazdu, to skomplikowanie i różnych dróg w mieście, ta cała infrastruktura, powiem wam, że aż mi się światełko zapaliło, czy nie dostać się na jeszcze jeden dzień dłużej i nie pozwiedzać tego miasta. Chociaż nie wiem, czy samochodem byłoby to w miarę komfortowe. Może tu trzeba byłoby przelecieć na parę dni i pozwiedzać normalną komunikacją miejską, bo wtedy myślę, że było bardziej komfortowo i szybko i więcej rzeczy można byłoby zobaczyć. Bo tu kompletnie w tych uliczkach nie ma gdzie stawać, bardzo mało miejsca. Masa skuterów i masa skomplikowanych różnych ulic, włącznie, słuchajcie, z tunelami w skałach. Macie takie sytuacje, że macie na przykład kilka tuneli, skrzyżowania tuneli w skałach, no można się zgubić w 3 sekundy w tym mieście. Ale to mnie, powiem wam, że to mnie strasznie napędza, żeby to miejsce jeszcze w przyszłości odwiedzić i poeksplorować, bo myślę, że jest tego warte. Ja jestem zachwycony. Póki co kończę, idę coś zjeść i nie wiem, czy jeszcze będę coś dzisiaj nagrywał, ale powoli kończę już dzień. Praktycznie cały dzień zleciał mi w samochodzie, więc nie było za bardzo co nagrywać. Tyle co rano nagrałem w tej miejscowości Rozes, no i teraz tutaj po przyjeździe do Genui.
Zobaczymy jeszcze, może coś się uda nagrać tutaj z okolic domu, bo mieszkam blisko portu, a jak nie, to do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, na razie, hej. Cześć, witam się z Wami kolejnego dnia. Jest 6:46 rano, musiałem przeparkować właśnie tutaj, w tym miejscu samochód, wstać rano, bo wczoraj w nocy w ogóle kompletnie nie było miejsca. O, tutaj zaparkowałem na tej bramie. To jest jakaś brama, wiecie, od budowy, więc bałem się, że rano przyjdą jacyś robotnicy i będzie dym i scholują mi samochód, więc jak się położyłem, to z tą świadomością, że muszę z samego rana wstać i liczyć na to, że ktoś odjedzie, kto będzie i zwolni miejsce, kto będzie jechał rano do roboty. No i tak się stało i właśnie tam mam swoje miejsce. A wracając do wczorajszego wieczoru, to powiem Wam, że bardzo fajna restauracja, polecam Wam naprawdę serdecznie, ceny bardzo, bardzo przyzwoite, jak na tutaj tak duże miasto i jak na tak świetną knajpę. A ceny to jest jedno, ale jakość to jest inna sprawa i powiem Wam, że lasagne, którą tam jadłem, była to chyba najlepsza lasagne, jaką jadłem w życiu i na pewno tego smaku nie zapomnę. No i pizza też myślę, że była taka, no myślę, że najlepsza, jaką jadłem we Włoszech i jedna z lepszych, jaką jadłem w życiu. Świetne ciasto, takie cienkie, kruche i po zjedzeniu tej pizzy w ogóle człowiek nie czuł się jakiś taki spuchnięty i jakoś przeciążony jedzeniem. Naprawdę świetne, świetne jedzenie, świetna restauracja. Gorąco Wam ją polecam. A taka pizza czy lasagna to był koszt mniej więcej 10-12, maksymalnie chyba 13 euro, bo zapłaciłem za pizzę, dlatego że była z dodatkiem brokoli. Jedną wziąłem taką z salami takim, wiecie, włoskim, pikantnym, salami pikante i wziąłem na ostro, druga wziąłem margaritę i trzecia była lasagna. I to wszystko mniej więcej średnio, ta cena za każde danie wynosiła 12-13 euro. Więc myślę, że naprawdę całkiem spoko cena. A wracając do mieszkania, to powiem Wam, że fajne mieszkanie. Taki dziwny trochę ma zapach, ale to nie najważniejsze. Ważne, że w fajnym miejscu jest, przy samym takim przystanku, tak jakby na wzgórzu. Tam za mną w oddali, mniej więcej jak koniec tamtych samochodów, znajduje się przystanek autobusowy, więc fajnie skomunikowane tutaj, wiecie, z miastem, z centrum miasta. Jedyny problem był taki, że tu jest za mną wejście na klatkę do tego mieszkania. Natomiast miało to być mieszkanie na parterze, jest to mieszkanie na parterze, ale nie przewidziałem tego, że tutaj tędy się wchodzi od ulicy. Natomiast parter znajduje się 4 czy 5 piętr w dół. No i taka trochę starawa winda jest i powiem Wam, takie miałem obawy, jeśli chodzi o windę, bo ostatnich parę miesięcy, to chyba 2 czy 3 razy się zacząłem w różnych windach, a tu jest taka stara winda, więc nie chciałem ryzykować, tym bardziej, że wczoraj był tak jakoś ciężki dzień, się nam ułożył, że jeszcze brakowało mi tego, żeby się na sam koniec zaciąć. No więc wziąłem tylko tyle, co jakieś, wiecie, potrzebne bagaże i te 4-5 pięter w dół poszedłem na piechotę. Jeszcze Wam powiem, że co do tego wczorajszego mieszkania, no to napiszę Wam tutaj na dole gdzieś na filmie, jak to mieszkanie się nazywało, do którego wczoraj nie dotarłem, w Sanremo, żebyście się nie nacięli, tak jak ja się naciąłem, bo nie wiem, ja byłem w 3 osoby załadowany samochód bagażami i nie byłem w stanie podjechać po tak stromą górę, pionową górę praktycznie samochodem, więc nie wiem, jak można wynajmować mieszkanie i nie napisać tak istotnej informacji, jak to, że do tutaj apartamentu prowadzi pionowa ściana, po której w pogodę, która była tak naprawdę sucha i bez deszczu nie dało się podjechać, a co dopiero jeśli jak popadałby deszcz, czy rano by było ślisko, to ja nie wiem, chyba bym podjechał, ale już nie zjechał, albo zjechał centralnie w przepaść, bo uwierzcie mi, było
totalnie stromo, nie do podjechania. I tylko problemu co narobiłem, dlatego że musiałem jechać po nocy gdzieś dalej i szukać mieszkania o godzinie tam 19:20. Musiałem kombinować z mieszkaniem. Ale wiecie, trzeba wyciągać też plusy. Plus jest taki, że nie planowałem być w Gerui, a tutaj wylądowałem, wynająłem mieszkanie, poznałem miasto, byłem w fajnej restauracji, więc co, no, trzeba wyciągać z życia pozytywne rzeczy, a szybko zapominać negatywne, no bo to nie ma co przeżywać. Ludziom dzieją się gorsze historie i nie płaczą, więc słuchajcie, no jedyne co, że do cholery po 6 rano musiałem wstać i szukać tego miejsca parkingowego. No i wczoraj musiałem w trasie jadąc po drodze, kierując samochodem, szukać miejsca noclegowego. No ale nic, wszystko się dobrze skończyło. Idę dalej spać na chwilę, się jeszcze położyć. I co, dalej dzisiaj ruszam w trasę do Austrii, do miejscowości Graz. Do zobaczenia. Jakiś motor jedzie za nami. Krótka przebitka z miasteczka. Będąc w Genui i odwiedzić domu Krzysztofa Kolumba, to już naprawdę wstyd. Zobaczcie, tutaj z jednej strony mamy parking, gdzie jest masa motorów, a z drugiej strony mamy tutaj właśnie w tym domu. Urodził się w 1451 roku i wychował Krzysztof Kolumb, a z tamtego portu w oddali, gdzie jeszcze, mam nadzieję, uda mi się zajechać, wypłynął w rejs na podbój Ameryki. O, tak się wchodziło tutaj do domu. O, widzicie, z tego portu tutaj wypłynął. A takimi grzejnikami się dogrzewał. O, zobaczcie. Tutaj sobie jadał. Widzicie, mamy skromny domek, można go zwiedzić w jakieś 2 minuty. Może z 10 minut, jeżeli włączycie sobie tutaj te angielskiego lektora. No ale co, mały dom wielkiego odkrywcy. Nie potrzeba mieć nie wiadomo jakich luksusów, żeby być tak wybitną postacią, tak znanym odkrywcą, jakim był Krzysztof Kolumb. Zobaczcie, czyli są. No a z tyłu, zobaczcie, co się dzieje, jaki park. Tu jest tak ciasno, powiem wam, w tej Genui, że tu nawet jest problem z motorami. Zobaczcie, jak one stoją tutaj na skrzyżowaniach. Zobaczcie, wszędzie zapchane. Tu. Nawet ludzie tutaj motorami to jeżdżą wokół motorów. Zobaczcie, szukają miejsca do zaparkowania. Bo tu jest, no zobaczcie, każda alejka to ktoś, nie wiem czy to dobrze widać, ale na każdej alejce ktoś jeździ i szuka miejsca, żeby gdzieś się wcisnąć. Zobaczcie, jak to jest poparkowane. Po każdej takiej alejce, o, już za mną następny motor. Po każdej takiej alejce, zobaczcie, jeżdżą, szukają, bo jest mega problem z zaparkowaniem. O, następny jeździ, szuka i tak w kółko, gdzie tylko mogą, to się wcisną. Tutaj jakiś kawałek garażu jest, tutaj kawałek garażu, to się wcisną. Tam widziałem gdzieś pod jakimiś firmami, pod warsztatami, no gdzie tylko kawałek miejsca znajdą, tam zostawiają ten motor. Zobaczcie tutaj w porcie, jaki piękny statek stoi. Być może jest to jedna z replik statku, jakim Krzysztof Kolumb wypływał na wyprawę. Przepiękny statek. Być może uda się wejść do środka, więc wszystko przed nami. Może jeszcze coś ciekawego z środka uda się nagrać. Jakiś grill, kuchnia. Tu się tworzyły
fantazyjne potrawy Masterchefa. Fajnie, fajnie to wygląda. Tu jaka armata, jaka bomba. Powiem wam, że nachytałem sobie tego bagażu, chodzę jak ten wielbłąd, ledwo zipię, a tu jeszcze dosyć mocno pod górkę, bo idę za stery. Przejmuję stery na tym okręcie i biada innym piratom i biada tym, którzy dostaną się pod moją banderę. Będzie ostry wycisk. Ja powiem wam, że ten ster to chyba gdzieś zgubiłem. Nie wiem, gdzie ten ster powinien być. Być może na replice zapomnieli. Ale wow. Powiem wam, że jest wow. Super to wygląda. Tam już gdzieś w oddali moja żona się wspina. Pięknie. Pięknie, pięknie. Powiem wam, że gdzieś tam u nas nad morzem w takich imitacjach tych statków gdzieś tam pływałem, ale to ten statek to był taki dużo, dużo mniejszy. Natomiast ten tamten był taki turystyczny, malutkie statki, które pływały, wiecie, tam gdzieś w Darłowie czy w jakichś tego typu miejscowościach. Ale się zapowietrzyłem. A natomiast tutaj jest przeogromny, czego pewnie nie widać tak dobrze jak na żywo. O, gniazdo tutaj mojego zwiadowcy i tego ogromu, tego statku na pierwszy rzut oka i tutaj z kamery tak nie widać, jak w realu to wygląda. Naprawdę warto, jak będziecie w Genui, zajdźcie do portu. Wejście kosztuje 6 euro dla osoby dorosłej, 4 euro dla dziecka, ale myślę, że warto wczuć się w to, jak wyglądała żegluga w tamtych czasach, jak pływali piraci i jak pływali tutaj ludzie zajmujący się handlem. No i w ogóle jak przemieszczali się w tamtych czasach tak dużymi drewnianymi statkami. Zobaczcie, jak profesjonalnie był przygotowany Krzysztof Kolumb. Nawet gaśnicę miał ze sobą w razie pożaru i w razie ataku piratów było czym gasić. Widzę, że w każdym rogu jest gaśnica, więc słuchajcie, żadne ataki, wydaje mi się, mu straszne nie były. Oczywiście, żeby marynarzy żaden wirus nie dopadł, mieli wszędzie na filarach dezynfekujące płyny. Oczywiście instalacja elektryczna też dobrze rozprowadzona po całym statku, co by się chłopaki wieczorami nie nudzili i jakąś książkę do poduszki poczytali. No i to tyle było z portu. Byłem tutaj w tej części takiej jachtowo-turystycznej, tam dalej za mną znajduje się taka część portu, bardziej stoczniowa, no bo tak naprawdę największą gałęzią przemysłu, jeśli chodzi o Genuę, jest tutaj przemysł stoczniowy. W ogóle Genua była bardzo mocno rozwinięta, jeśli chodzi o porty. Port w ogóle w Genui to jest największy port we Włoszech i drugi taki bardzo ważny, że tak powiem, ośrodek
transportu morskiego obok portu w Marsylii. Tutaj na tym wybrzeżu, poczekajcie, bo ktoś coś tutaj rzeźbi. To tyle, jeśli chodzi o historię. Tu jeszcze taka dosyć taka charakterystyczna jest gdzieś tutaj w porcie latarnia morska i być może uda mi się ją odwiedzić. Zobaczymy, jak pogoda dopisze i zobaczymy, jak z czasem będę, dlatego że no już dawno miałem wyjeżdżać w stronę Austrii, no ale będąc w Genui, chociaż na tą małą, na ten mały okres czasu, na tą chwilę, to aż wstyd było nie odwiedzić tutaj domu Krzysztofa Kolumba i tego portu. A póki co jakaś kawa, croissant, jakieś takie właśnie delikatne śniadanie i lecimy dalej w podróż. O, to jest taka kawiarenka blisko portu. Podobno całkiem fajna, więc idę i sprawdzę. Tutaj jest ta kawiarnia, w której byłem. Kawa wyśmienita, kawa Lavazza i godna polecenia jest kanapka z tuńczykiem i kanapka z pesto. Ta kanapka z pesto to jest taka tutaj typowo lokalna z pesto i z pomidorami i z mozzarellą. To jest typowo lokalna i typowo kanapka taka z Genui. Muszę zatankować na razie za 50 euro, bo ten automat chyba nie wydaje reszty. Nie do końca jestem właśnie pewien co do tego funkcjonowania. Zaraz podejdę jeszcze raz, spróbuję, bo najpierw trzeba zapłacić, a potem wlewacie za tyle, co zapłacicie. A ja do końca nie wiem, ile wejdzie mi tutaj do baku, za ile euro. Widzicie, już zwalnia. Nie lubię takich stacji. Często takie stacje spotykają we Francji, że trzeba było najpierw zapłacić, nawet jak była stacja bezobsługowa. Znaczy, jak bezobsługowa, to wiadomo, ale jak była stacja obsługowa, gdzie byli ludzie, pracowali, no to wiecie, musiałem najpierw pójść na stację, zapłacić pracownikowi, który obsługiwał tą stację, a potem dopiero on mi lał, ewentualnie kartą, dawałem mu kartę, zostawiałem, lałem do baku, a potem on mi kasował tą kartę. No trochę dziwne takie, wiecie, sposób tankowania, no ale oni już tak mają w tej Francji. Tak tam się utarło. I w mieście, w trasie niekoniecznie, ale w mieście często tak miałem. No nic, lecę dalej. To jest mój pokój 108. Jestem już na miejscu. Byłem po drodze w takiej austriackiej knajpie, która była taka austriacko-włoska. No, zjedliśmy tam tradycyjnie jakąś tam pizzę, jakieś calzone, spaghetti, carbonare, która też była, czekajcie, nie, jeszcze kawałek, która też była bardzo fajna. Na dole wam napiszę, jak się knajpa nazywała. Gdzieś tam będą przebitki zdjęć, jak te dania wyglądały. Czekajcie, to jest klatka. Idę jeszcze do samochodu, bo tam coś zapomniałem. W każdym razie hotel się nazywa A&O Graz Hauptbahnhof i jest tutaj przy samej trasie. Bardzo fajna lokalizacja, blisko centrum, blisko dookoła też knajpy, więc powiem wam, że strzał w dziesiątkę. No i w cenę jest wliczony śniadanie dla trzech osób, więc powiem wam, że i cena, i jakość tego pokoju jest naprawdę zadowalająca, a nawet bardziej jak zadowalająca. Ok, zaraz poczekajcie chwilkę, wezmę parę rzeczy i może jeszcze tam parę słów wrzucę na dzisiaj. Jedynym minusem jest to, że wiecie co, parking jest tu jest bardzo mały i sobie życzę za ten parking między 15 a 20 euro w zależności od miejsca. Jadę zobaczyć, czy tutaj gdzieś w okolicy, bo ty mi tłumaczył, że tutaj kawałek dalej są
za darmo parkingi, więc po co mam tam przepłacać, pojadę i sobie postawię tutaj samochód. No chyba, że będzie jakaś tragedia i miejsc nie będzie, więc wrócę się tutaj na parking. No ale jest w miarę pusto, więc wydaje mi się, że to nie jest, wiecie, to nie jest Genua, gdzie jest tak naćkane samochodów, motorów i wszystkiego, że nie można szpilki wsadzić. Tutaj prędzej znajdę pewnie jakieś miejsce. Zaraz zobaczymy. Rozejrzę się dookoła. Miasto jest jakieś takie puste, powiem wam, że o tej porze jest godzina, która za 15:11, no to praktycznie żywej duszy nie ma na ulicach. Przejedzie kilka samochodów w jedną, w drugą stronę, ale tak to miasto jest jakieś takie dosyć mocno wymarłe. No nic, jadę rozejrzeć się za miastem i potem wam powiem, jakie są efekty tego mojego szukania. A oprócz tego jeszcze postaram się sprawdzić, bo gdzieś tam źle skręciłem, powiem wam, w tym do tego hotelu i trafiłem na taki ogromny tunel. Nie wiem, ile ten tunel miał. Dla mnie to na oko miało tak, jechało ze 20-30 km. Jechało się chyba z 15 czy 20 minut tym tunelem. No nie było końca, nie było widać, że tak powiem, tak zwanego światełka w tunelu. Sprawdzę, jak ten hotel się nazywał i wam powiem. A co do restauracji jeszcze takiej, w której byłem wcześniej, to powiem wam, że jest ta restauracja kurczę, w miarę do późna otwarta, bo chyba do 22 czy 23. Popatrzcie, nawet kawałka nie wyjechałem, jak już mam miejsce tutaj, więc naprawdę fajnie. Dosłownie 20 metrów od hotelu i mam miejsce. No nic, powiem wam, że knajpa jest naprawdę godna polecenia, wszystko smaczne, tak jak wam mówiłem. Oj, powiem wam, że trochę jestem dzisiaj zmęczony, bo z Włoch wyjechałem gdzieś o godzinie w pół do pierwszej, a jest godzina za 15:11, a ja dopiero wylądowałem w hotelu. No ale co, jutro już ostatni dzień trasy, pewnie mało co nagram, bo tutaj z Graz mamy 9,5 godziny do domu, więc spokojnie, myślę, że zanim się człowiek zejdzie, zje śniadanie i opuści hotel, może zrobić sobie tutaj rundkę po Graz, chociaż kiedyś dawno, dawno temu, z 15 lat temu tutaj byłem na chwilę, na 1-2 dni tutaj byłem, więc mniej więcej wiem, jak to miasto wygląda. Ale może się przejadę dookoła, zobaczę, co tu w trawie piszczy i co się pozmieniało, więc może coś uda mi się nagrać, a jak nie, no to pewnie będzie koniec tego mojego Eurotripu i w Graz moja przygoda kończy się z serią tych odcinków po Europie, no w zimę 2024. Jakbyśmy się nie zobaczyli, kochani, to wszystkiego dobrego, oglądajcie odcinki, lajkujcie, jak wam się nie podoba, też dawajcie opinie, tak jak wam mówiłem, konstruktywna opinia jest dla mnie jak najbardziej też jakaś tam pouczająca i wyciągam z tego wnioski. I no i co, jak wam się podoba, też czas lajkujcie, subskrybujcie i niech kanał się rozwija. A jak kanał się będzie rozwijał, to i ja będę w różne inne kierunki starał się dotrzeć i będę się wam pokazać jak najwięcej tutaj z tych moich podróży. Do zobaczenia, kochani, trzymajcie się, na razie, hej! Schwarzenegger się urodził, wychował i tutaj też mamy jego muzeum. Zobaczcie, jaka moc. Przy ładowaniu z Arnolda łapy jest 200% boostera. Ale kurde, co to jest? To stacja benzynowa. O, i można zatankować sobie. Można baterię naładować, wszystko u Arnolda można. A teraz zaczynamy. No, to jest ta jego miejscowość. Zobaczcie, gdzie ten byk się wychował.
ale chyba zamknięte jest. Oh my god. Arnold, ostatnią szansę ci daję. Pół do 12. Jak nie otworzą, tak już chyba nie otworzą dzisiaj tego muzeum. No nic. Tyle co mogłem zobaczyłem, tyle co mogłem nagrałem i wam pokazałem. Niestety do muzeum się nie udało dostać. Lecę już do domu. No. Na razie w takim razie. I co? I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z kolejnego państwa. Cześć!